Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dzisiaj opowieść 43 pod tytułem Samotna ucieczka. To opowieść o Stanisławie Jasińskim, przedwojennym zawodowym wojskowym, członku struktur konspiracyjnych Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, więźniu Pawiaka, Więźniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz oznaczonym numerem 119384, uciekinierze z obozu, powstańcu warszawskim, ofierze komunistycznych stalinowskich represji. Na początek tradycyjny apel i podziękowania. Dziękuję, że jesteście, i apeluję o to, byście wciąż byli aktywni subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie także, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku wesprzyj na YouTube. Stanisław Jasiński, rocznik 1913, pochodzi z Czesławic niewielkiej wioski na Lubelszczyźnie. W 1936 roku po ukończeniu szkoły podchorążek artylerii w Toruniu zostaje mianowany na stopień podporucznika. Podczas wojny z hitlerowskimi Niemcami dowodzi plutonem artylerii w Toruniu, próbuje też bronić stolicy. W czasie okupacji mieszka w Warszawie i szybko włącza się w działania konspiracji. Jest członkiem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. W styczniu 1943 roku pada ofiarą Donosu i zostaje aresztowany. Na Pawiaku gestapowcy poddają go brutalnemu śledztwu, a po kilku miesiącach uporczywego milczenia jasińskiego odsyła ją do Auschwitz. Transport 400 więźniów i 107 więźniarek z Pawiaka dociera do obozu 29 kwietnia 1943 roku. Stanisław Jasiński zostaje oznaczony numerem 119 384. To nie jest dobry czas dla ruchu oporu w obozie i wokół Auschwitz. Jesienią 1942 roku, w wyniku działalności konfidentów, w ręce Gestapo wpada kilkudziesięciu członków Armii Krajowej z Obwodu Oświęcimskiego i Inspektoratu Bielskiego. Wszyscy, po brutalnych śledztwach, zostaną zamordowani w Auschwitz. Jednak praca konspiracyjna, choć znacznie zakłócona, nie ustaje. Wiosną 1943 roku, 10 km na południe od obozu, w rejonie lasów jawiszowickich i wsi Jawiszowice, Zasole, Łęki, Bielany, powstaje oddział partyzancki Armii Krajowej Sosienki, który szybko stanie się formacją podziemnego ruchu oporu, która najskuteczniej pomaga więźniom i uciekinierom z Auschwitz. Jego dowódcą jest porucznik Jan Wawrzyczek pseudonimy Danuta Marusza, jedyny członek dowództwa obwodu oświęcimskiego AK, który uniknął jesiennego aresztowania. Ten pochodzący z Jawiszowic, przedwojenny oficer Wojska Polskiego, po wrześniowych walkach, ranny w głowę i w ramię, cudem ucieka z sowieckiej niewoli i wraca w okolice Oświęcimia. Wiedzie konspiracyjne życie, nieustannie się ukrywając. Mieszka w domu mydlarzów przy ulicy Polnej na Oświęcimskim Zasolu, uczestniczy w pierwszych operacjach zawiązującej się konspiracji. Po wysiedleniu przez Niemców Zasola korzysta z leśnego bunkra w pobliżu Łęki Jawiszowic oraz pomieszkuje w coraz liczniejszych konspiracyjnych kryjówkach. Najpewniej właśnie dzięki temu nie wpada w ręce Niemców. Po wsypie Wawrzyczek zostaje dowódcą Obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej i otrzymuje zadanie odbudowania akowskich struktur w regionie. Scala mniejsze partyzanckie grupy w oddział Sosienki i szybko zdobywa rozgłos. W ciągu niecałych dwóch lat, wszystkie ucieczki więźniów z obozu, odbywające się z pomocą Sosienek, kończą się sukcesem. Nikt nie wpada w ręce Niemców i nikt nie ginie. Dowódca w kilku zdaniach formułuje swoim żołnierzom konkretne cele, które przyświeca, przyświecają oddziałowi. Mają pod drutami KL Auschwitz organizować akcje sabotażowo-dywersyjne, nawiązać kontakt z działającą w obozie konspiracją, pomagać w wymianie poczty między rodzinami, między ruchem oporu a więźniami, uderzać w struktury gospodarcze hitlerowców. Organizować ucieczki więźniów politycznych i pomagać przy ucieczkach indywidualnych, walczyć z Niemcami i urządzać akcje odwetowe, podnosić na duchu mieszkańców Oświęcimia i okolic, ale przede wszystkim prowadzić działania wywiadowcze, by za pośrednictwem komendy Głównej Armii Krajowej informować świat o tym, co dzieje się w Auschwitz. Wokół Auschwitz nie ma dużych kompleksów leśnych. Stacjonuje tu za to sporo niemieckich formacji zbrojnych. Działa stworzona przez Niemców sieć konfidentów, a część wsi, wsi zasiedlają kolonizatorzy. Nie ma mowy o typowej partyzantce. Żołnierze Wawrzyczka na co dzień zajmują się tym, co robili. To robotnicy, górnicy, rolnicy. Wzywani są tylko do konkretnych akcji. Sam Wawrzyczek chodzi nieogolony i umorusany węglem, w podartych ubraniach i koślawych butach. Wygląda jak robotnik, w niczym nie przypomina przedwojennego oficera, czym wzbudzanie ufność kontaktujących się z nim kurierów i oficerów Armii Krajowej, przywykłych do wojskowego drylu. Cichociemny? Podporucznik Stefan Jasieński, pseudonim Urban, wysłannik Komendy Głównej Armii Krajowej w okolicy obozu, który w sierpniu 1944 roku spotyka tego niezwykłego dowódcę, kompletnie go niedocenia i mówi o nim jako obawiącym się w, w partyzantkę miejscowym wataszce i prostaku. Żołnierze Sosienek z kolei nazywają Cichociemnego paniczykiem i pedantem. Wewnętrzne relacje w oddziale Wawrzyczka, tak jak jego cele i struktura, również są inne niż zwykle. Wszyscy mówią do siebie na ty i nie ma w nim podziałów ani dyskryminacji ze względów na pochodzenie czy narodowość. Należą do niego nie tylko Polacy, ale także Jugosłowianie, Rosjanie i Żydzi, którzy uciekli z obozu. Zdekonspirowani ukrywają się w leśnych bunkrach i w partyzanckich melinach. Większość uciekinierów, którym sosienki pomagają wydostać się z obozu, dość szybko trafia jednak do typowo leśnego oddziału garbnik, który działa w pobliskich Beskidach. Pod koniec 1943 roku sosienkom udaje się stworzyć liczne kanały kontaktu z obozem i meldunki o najważniejszych wydarzeniach w kompleksie obozowym KL Auschwitz-Birkenau regularnie płyną do Londynu. Wysyłane za pośrednictwem kurierów albo poprzez radiostacje. W pobliżu mostu na sole, w łękach na zasolu, w zagajniku porośniętym gęstą wikliną, partyzanci przygotowują kurt, y, punkt odbioru uciekinierów z obozu, nazwany Zacisze. Opracowują także drogę przerzutu zbiegów w Beskidy do oddziału garbnik. To tak zwany szlak babinicza wiodący z łęk zasola. Przez Bielany, Wilamowice, Hecznarowice, Kęty pod Bujaków i Wołek. Innym wariantem tej trasy jest droga z Bielan przez Kańczugę, Malec, Kęckie Góry, Bulowice, Czaniec i Wołek. Punkt docelowy w obu wariantach stanowi kapliczka Matki Bożej Śnieżnej na Trzące w Czańcu. Tymczasem w Auschwitz wiosną 1943 roku poważne straty ponosi wojskowa konspiracja założona przez Witolda Pileckiego. Stanisław Jasiński trafia do obozu trzy dni po ucieczce Witolda Pileckiego, Edwarda Ciesielskiego i Jana Redzeja. 20 maja uciekają z obozu kolejni konspiratorzy Kazimierz Jarzębowski, Stanisław Chybiński i Florian Basiński wszyscy z komanda mierników. Więcej o tej ucieczce w opowieści nr 41 o Stanisławie Chybieńskim. W kilka dni po ucieczce, w obozowym areszcie bloku 11, zwanego blokiem śmierci, znajduje się już 28 mierników wskazanych przez donosicieli Dorosiewicza i Kurzweiga, jako tych, którzy utrzymują kontakty z ludnością cywilną i podejrzewani są o udział w obozowym ruchu oporu. 25 z nich zostanie zamordowanych. Podczas masowych egzekucji. Józef Garniński, emigracyjny historyk i były więzień Auschwitz, napisze w książce o święcim walczącym: Śmierć mierników była bolesną stratą dla Związku Organizacji Wojskowej, bo przez nich przede wszystkim szły drogi łączności zewnętrznej, ale na miejsce pomordowanych weszli inni, równie ofiarni. Egzekucje nie rozbiły także całego komanda. Uratowali się w nim i nadal pracowali dla podziemia Józef Barcikowski, Józef Kret, Gustaw Matejko, Stanisław Stanek, Wincenty Ciesielczuk i Edward Patkowski. Stanisław Jasiński choć jest milionowcem, tak w obozie określa się więźniów mających numery ponad 100 tysięcznego, ma w obozie sporo szczęścia trafia do Mierników, kiedy komandem nie kieruje już gestapowski Szpicel Dorosiewicz i szybko zaprzyjaźnia się z dwoma chłopakami z Lubelszczyzny. To właśnie Edward Patkowski i Wincenty Ciesielczuk, mimo że o 7 lat młodsi od Jasińskiego, opiekują się nim i powoli wprowadzają w tajniki życia w obozie i działania obozowej konspiracji. Obaj przeżyli już sporo. Patkowski Syn przedwojennego dyrektora szkoły powszechnej we wsi Bochorodyca, niedaleko Chrubieszowa, student Politechniki Lwowskiej, trafia do KL Auschwitz 25 maja 1941 roku. Gdy wybucha wojna, bierze udział w obronie Włodzimierza, a po napaści Armii Czerwonej na Polskę, gdy jego batalion ściera się z Niemcami koło Janowa Lubelskiego, odnosi poważne rany. Wkraczają Rosjanie, więc ukrywa się i Kuruje w młynie wuja koło Zamościa, a potem wraca do Chrubieszowa, gdzie schronienie znaleźli jego rodzice. Angażuje się w konspirację i staje członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, która później scali się z Armią Krajową. Ale w maju 1941 roku jego zespół, zajmujący się wydawaniem i kolportażem tygodnika Walka, wpada w ręce Niemców. Jeszcze w tym samym miesiącu, po ciężkich przesłuchaniach przez Gestapo, Patkowski trafia do transportu więźniów z Zamku Lubelskiego do Auschwitz. W obozie otrzymuje numer 16366. Przez parę miesięcy buduje zakłady chemiczne bunawerkę w dworach, a ciężka praca wycieńcza jego organizm. Nabawia się flegmony i kompletnie wyczerpany ląduje na strychu bloku szpitalnego, skazany w zasadzie na szybkie dogorywanie i śmierć. Ratuje go sanitariusz Józef Mężyk, przed wojną student medycyny we Lwowie, który dobrze zna brata Patkowskiego. Opatruje owrzodzenia, załatwia dodatkową miskę zupy i utrzymuje go przy życiu. W październiku, choć Patkowski wciąż jest słaby i niedoleczony, Mężyk załatwia mu szybki wypis ze szpitala. Chroni go tym samym przed śmiercią, bo ss -mani planują w szpitalu wybiórkę najsłabszych więźniów do pierwszych prób uśmiercania gazem. Edward trafia do kartoflarni, gdzie obiera ziemniaki na akord, ale już po kilku dniach, słysząc na apelu, że Niemcy potrzebują krawców, występuje z szeregu i się zgłasza. Taka praca dałaby mu szansę na spędzenie zimy pod dachem. Jako nastolatek pomagał mamie szyć na maszynie i ma amatorskie umiejętności. Udaje mu się. Wincenty Ciesielczuk, również student lwowskiej politechniki i przyjaciel Edwarda z konspiracji, razem z nim pracuje przy butowie fabryki Bunawerke. Zachowuje jednak więcej sił i dostaje się w tym czasie do komanda mierników. Jego członkowie znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji wychodzą na pomiary poza obóz i strzeżone tereny strefy obozowej, gdzie mogą nawiązać kontakt z okolicznymi mieszkańcami Polakami i zdobyć jakieś dodatkowe jedzenie. Niektórzy strażnicy przymykają na to oko w zamian za różne podarunki. Ciesielczuk zdobywa zaufanie doświadczonych kolegów i prosi o dołączenie Padkowskiego do ich komanda. Udaje się to załatwić i w 1942 roku Edward uczy się pracy mierniczego, a możliwość zdobycia dodatkowego jedzenia sprawia, że powoli odzyskuje siły. Z czasem miernicy nawiązują kontakty także z działającym w oświęcimiu i okolicy polskim ruchem oporu, a Patkowski i Ciesielczuk stają się członkami obozowej konspiracji. Jasiński, Patkowski i Ciesielczuk urozmaicają sobie obozowy czas planowaniem ucieczki. Bardzo chcą się wyrwać na wolność, by walczyć z Niemcami, ale odkładają te plany na lepszy czas. Powstrzymują ich krwawe represje, które Hess zarządza najpierw wobec współtowarzyszy uciekinierów, a potem wobec ich rodzin. Ofensywa Armii Czerwonej w 1944 roku sprawia, że tereny, na których mieszkają rodziny Patkowskiego, Ciesielczuka i Jasińskiego, ten ostatni nie wie jeszcze, że jego rodzinna wioska została spacyfikowana przez Niemców jesienią 1943 roku. Przechodzą w połowie roku we władanie Rosjan. A to oznacza, że w wypadku ucieczki tych więźniów Niemcy nie mogą już zemścić się na ich najbliższych. Ustalają więc we trójkę, że to Jasiński jako pierwszy spróbuje szczęścia. Aby nie narażać kolegów z komanda, postanawiają, że ucieknie bezpośrednio z obozu, a nie podczas dokonywania pomiarów poza drutami. Jasiński ma uciekać 13 czerwca 1944 roku, ale nie udaje mu się zdobyć potrzebnych dokumentów. Próbuje więc ponownie 21 czerwca. Właśnie na ten termin ma fikcyjną przepustkę do lekarza która zwalnia go z pracy i pozwala pozostać tego dnia w obozie. Po wyjściu jego grupy w teren, Stanisław rozmawia ze swoim sztubowym i załatwia, że tamten zorganizuje na dzisiaj wiadro zupy dla, jak mówi mu Jasiński, przybyłych z warszawskiego Pawiaka nowych skazańców. Około 11 zaczyna obserwować więźniów, którzy wchodzą do obozu przez bramę, pojedynczo czy dwójkami, Taszcząc kotły i drewniane beczki, albo prowadząc rolwagi. Mają pobrać w kuchni zupę i wrócić z nią do swoich komand. Niemiecki strażnik odnotowuje numery każdego z wchodzących osadzonych, by móc ich sprawdzić, gdy będą wychodzić. Jasiński wybiera z pośród nich francuskiego więźnia oznaczonego literą F i numerem 76/337 który idzie sam pchając przed sobą taczkę z beczką na zupę. Szybko wraca, wraca na blok, wyjmuje z podsiednika na swojej pryczy prostokątną białą szmatkę oraz kopiowy ołówek i igłę z niczmi. Kaligrafuje na materiale numer 76337, po czym naszywa szmatkę na pasiak, żeby zakryć swój numer. Ten sam zestaw cyfr wypisuje na lewym przedramieniu jakby to był tatuaż, a swój właściwy ukrywa pod bandażem. Tak przygotowany Jasiński idzie do sztubowego, odbiera od niego wiadro z zupą i rewanżuje mu się paczką papierosów. Chce ruszyć do bramy, ale poczucie niepewności nie daje mu spokoju. A jeśli źle zapamiętał numer, postanawia się upewnić i zbacza pod kuchnię. To ryzykowne, bo ktoś może zauważyć, że dwóch więźniów nosi identyczne numery, ale Jasiński musi się upewnić. Podchodzi do kolejki osadzonych, czekających po odbiór zupy i namierza Francuza. Zestaw cyfr na pasiaku tamtego jest taki sam, jak na uniformie Jasińskiego. Mężczyzna jeszcze chwilę poczeka, nim kucharze wydadzą mu zupę, więc Stanisław wraca po swoje napełnione wiadro i pewnym krokiem rusza ku bramie. U strażnika melduje się jako więzień numer 76337 opuszczający obóz. Sekundy wloką się niemiłosiernie, bo Niemiec długo szuka na liście. Kiedy w końcu go znajduje i wykreśla, Jasiński zauważa, że do bramy zmierza już prawdziwy francuz Staczką. Na szczęście jest jeszcze daleko. Jasiński kieruje się teraz do magazynu materiałów budowlanych, usytuowanego w pobliżu obozu Industrichow. To przemysłowa strefa obozu, sąsiadująca z nim i ciągnąca się od biegnącej wzdłuż Soły drogi na Rajsko i Brzeszcze, prawie do stacji kolejowej. Jasiński chce jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem wzroku strażnika, ale z całych sił musi się pilnować, by mimowolnie nie przyspieszyć kroku. To mogłoby wzbudzić u Niemca podejrzenia. W końcu skręca za budynek i dociera do magazynu. W środku jednego z magazynowych baraków czeka już na niego magazynier Stanisław Furdyna, numer obozowy 193. Doświadczony więzień z pierwszego transportu, ważna postać obozowej konspiracji. Działa ją szybko. Furdyna prowadzi Jasińskiego do służbowego kantorka i pomaga mu wdrapać się na stryszek baraku. Budynek, przed wojną służący jako stajnia dla koni, nie jest specjalnie solidny. Kryjówka mieści się za dużym kominem, ale trudno pomyśleć, że ktoś mógłby dostać się aż za komin, bowiem strop składa się z poprzecznie ustawionych, odległych od siebie o prawie 2 metry desek, na które narzucono gęstą siatkę. Całość sprawia wrażenie niezmiernie lichej konstrukcji i wydaje się, że nie utrzyma cięższego kota, a co dopiero człowieka. Aby dostać się za komin, trzeba znać sposób. Użyć mocnej deski jako pomostu między poprzecznymi belkami. Trzeba ją przeciągać, belka po belce i przechodząc po niej przybliżać się do komina. Stamtąd, gdy zapadnie noc, uciekinier będzie mógł przez małe okienko w dachu wydostać się na zewnątrz. Tymczasem Jasiński leży w ukryciu i czeka. Nastaje południe i przerwa na posiłek dobiega końca. Francuz z beczką zupy musiał już wyjść na zewnątrz, ale syrena obozowa wciąż nie wyje. Niemiec przy bramie nie podniósł alarmu, obozowe życie toczy się normalnym torem. Widocznie strażnik uznał powtórkę numeru za swój błąd i dla świętego spokoju postanowił nie robić z tego afery. Gdy furdyna na dole krząta się jak gdyby nigdy nic, zmęczony czekaniem Jasiński zapada w ciężki letarg. Dopiero pod wieczór kolega woła go i przekazuje półgłosem, że w obozie nadal jest spokojnie. Zostawia mu na noc uchylone okno w magazynie, przez które łatwiej będzie mu się wydostać. Zapada zmrok i Jasiński opuszcza się do kantorka. Musi poczekać, aż nastanie pełna noc i mieszkający w koszarach za oknem esesmani porządnie zasnął. Podczas wieczornego apelu w obozie Niemcy stwierdzają brak jednego więźnia, ale ponieważ według dokumentacji nikt dodatkowy nie przeszedł przez bramę, zarządzają przeszukanie wszystkich bloków i obozowych zakamarków, co trwa do późnych godzin nocnych. Brakującego numeru nie znajdują, ale wciąż nie podnoszą alarmu. Tymczasem Jasiński, czekając na porządną noc, przysypia, a kiedy się budzi zaniepokojony utratą cennego czasu, postanawia działać szybko. Wyskakuje przez okno i z uwagą lustruje teren. Dookoła panuje spokój. Widocznie Niemcy uważają, że nikt z obozu nie uciekł, tylko ukrywa się wewnątrz, albo co i z nim się stało. Jasiński zaczyna czołgać się pod ścianą baraku. Chce przedostać się na odległą o kilkaset metrów biegnącą przy sole drogę i uciekać w kierunku Rajska. Baraki Bałchowu ogrodzone są kolczastym drutem, ale nie płynie nim prąd. Zbieg przecina drut nożycami, w które wcześniej się zaopatrzył i ciągle się czołgając dociera do pustej o tej porze szosy. Przeskakuje ją, dobiega do rzeki i zdejmuje tylko buty, wchodzi w jej nurt. W czerwcu soła nie jest głęboka i dosyć szybko udaje mu się przejść na, drugą, na drugi brzeg. Zakłada buty i rusza wzdłuż rzeki do drewnianego mostu w Łękach. Przed nim jakieś 8 kilometrów drogi. Mija uśpione rajsko po drugiej stronie rzeki i wciąż idzie na południe. Musi przed ranem dotrzeć do wsi Łęki-Zasole, gdzie jak przekazali mu Patkowski i Ciesielczuk ma znaleźć gospodę rodziny Dusików. To znany obozowej konspiracji punkt kontaktowy. Objaśnienia przyjaciół okazują się dokładne, bo na skraju wsi dostrzega długi ceglany budynek z widniejącym nad wejściem napisem Gasthaus. Przeskakuje przez płot do ogrodu, podchodzi do domu od tyłu i zaczyna rzucać w okna małymi kamykami. To umówiony sposób kontaktu z gospodarzami. Po chwili w drzwiach staje zaspany Franciszek Dusik, żołnierz Sosienek, który pracuje w sklepie i gospodzie należących do jego wuja Juliana. Dusikowie już od 1940 roku są zaangażowani w działalność konspiracyjną. Julian działa w ramach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i ma pseudonim Por. Ukrywa w domu partyzantów i uciekinierów z Auschwitz, realizuje fałszywe kartki żywnościowe. Franciszek jest zaskoczony pojawieniem się niespodziewanego gościa, ale szybko się orientuje, z kim ma do czynienia. Ukrywa Jasińskiego, by następnie przekazać go do partyzanckiej kryjówki. Tymczasem w obozie po porannym apelu, gdy okazuje się, że w dalszym ciągu brakuje więźnia, Niemcy zarządzają przeszukanie baraków. Nie przynosi to żadnego efektu, ale obywa się też bez represji wobec więźniów. W Birkenau trwa właśnie gigantyczna akcja likwidacji węgierskich Żydów i nie przestrzega się wszystkich procedur. Esesmani są przemęczeni i kombinują, jak zabezpieczyć się na wypadek nadchodzącej klęski oraz jak dobrać się do żydowskiego dobytku piętrzącego się w barakach Kanady. Te zresztą okazują się zbyt małe, by pomieścić cały zrabowany dobytek. Armia Krajowa po dwóch tygodniach ukrywania Jasińskiego na początku lipca 1943 roku przerzuca go wraz z grupą partyzantów do Krakowa. Stamtąd, po kilkunastu dniach rekonwalescencji, uciekinier już z nowymi dokumentami jedzie do Warszawy. Dociera do miasta tuż przed wybuchem powstania warszawskiego i jako zawodowy wojskowy o godzinie zero po prostu włącza się do walki. Służy w kwatermistrzostwie na Moktowie, a po upadku powstania opuszcza stolicę wraz z ludnością cywilną. Chcąc walczyć z Niemcami, Jasiński zaciąga się do pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Nie wiadomo, czy bierze udział w szturmie na Berlin, wiadomo, że po wojnie nie walczy z komunistyczną władzą, wręcz przeciwnie, próbuje się jakoś w nią wpasować, robiąc karierę w wojsku. Jest oficerem prasowym w Ministerstwie Obrony Narodowej, zastępcą redaktora naczelnego żołnierza polskiego. W 1952 roku jako major staje się ofiarą szalejącego stalinizmu, który po zdławieniu opozycji politycznej i wojskowej, steroryzowaniu narodu, zaczyna zwalczać rzekome spiski w szeregach komunistów. Wojskowi prokuratorzy i sędziowie starają się oczyścić armię z dawnych akowców. Mnożą się procesy rzekomych spiskowców, zapadają wyroki śmierci i wieloletniego więzienia. Jasiński znów ma szczęście, tym razem jednak całkiem zezowate. Po dwóch latach spędzonych w ciężkim więzieniu, inwigilowany przez licznych szpicni, 5 kwietnia 1954 roku zostaje skazany na 10 lat więzienia przez sąd warszawskiego okręgu wojskowego. Po przełomie politycznym i upadku stalinizmu w 1956 roku zostaje zwolniony z więzienia i zrehabilitowany. Zdrowia już jednak nie odzyska. Przechodzi na rentę. Umiera w Warszawie. W 1981 roku. W oczekiwaniu na kolejny odcinek, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie także, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj na YouTube. Do usłyszenia.